Magda, co masz zrobione, Magda? Wszystko. Szefie, ja mam wszystko zrobione. Tu mam zabajone, tam się ciasto studzi. Kurczak jest na patelni, grzyby zaraz do niego dorzucę. Tutaj mam... Zobacz, jaka sprytna. Zajęła cały drugi stół. Aksamitne? No. Nie. Nie obrażaj się, pytałaś, masz odpowiedź. Pyszne jest. Jest pyszniutkie. Szef nie zna się, ja? Nie, szef się nie zna. Gdzie tam, nie wiem, za co te gwiazdki dostał, nie za pirę na pewno. Może dodasz jeszcze trochę soli i śmietanki? Maybe. Może, jeśli chcesz. Nie zrobiło na mnie wrażenia, że gotuję dla gościa, który ma trzy gwiazdki, bo go nie znam. Traktowałam go po prostu jak gościa, któremu muszą gotować obiad. A że to, że sobie zażyczył akurat kurczaka, no to proszę bardzo, no to dostanie kurczaka. Wydaje się już dobre. Nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję. Dobra, Magda. Już, bo mnie tu już kurczaka muszę ściągać. No. Już muszę kurczaka ściągać. Coś jest w tym, że potrafię się dogadać z każdym, że w ogóle nie ma znaczenia dla mnie szczebel albo status człowieka. Dla mnie człowiek jest po prostu człowiekiem. Traktuję dokładnie każdego tak samo. To jest Magda. Bardzo skupiona Magda. Kucharze, 5 minut. To ostatnie 5 minut i szef Christopher czeka na wasze danie.